czy Słupsk powinien się po raz kolejny powiększyć. O tym w połowie roku zdecyduje premier, ale już teraz mieszkańcy Słupska mogą wyrazić swoją opinię, biorąc udział w konsultacjach. Co myśli na ten temat Słupska ulica? Posłuchajmy. Słupsk powinien się dalej poszerzać, czy nie? Tak. Powinien się, proszę. A w którą stronę? W stronę Ustki. Tak, bo tam bliżej morza. Nie wiem, nic nie mogę powiedzieć na ten temat, bo nie jestem w temacie. Nie wiem, myślę, że te gminy powinny się wypowiedzieć. Gminy, nie? Czy swoją one drogą chciałyby się tam gmina dołączyć, czy A pan by chciał, żeby Słupsk urósł? Nie wiem, myślę, że to jest taka indywidualna sprawa każdego, czy urósł. Nie, no, niech mają autonomię, nie? Te mniejsze gminy, one też będą miały swoje pieniążki, będą tam, bo tak to pewnie z budżetu Słupska będzie musiała tam na nich iść, a tak jak mają swoje tam środki, to będą sobie tam nimi gospodarzyć i wiedzą na pewno lepiej, na co przeznaczać te pieniążki, czy żeby ta gmina się rozrastała tam. Pani zdaniem Słupsk powinien się powiększyć? Tak, powinien, jak najbardziej. Przecież nie ma już miejsc do budowy. Tak, ja uważam, że powinien. Ale powiększyć o jakie tereny? No nie, te, które tam gdzieś przylegają najbliżej miasta Słupska. Gmina Radzikowo nie jest tym planem zachwycona. O, ja wiem, że nie. Tak, tak, oni już w ubiegłym roku, chyba czy dwa lata temu, jak to było. Tak, tak, tak. Wiem, no oni wolą na wsi być, nie? Ale mimo wszystko większy Słupsk to lepszy Słupsk? No pewnie, że tak, oczywiście. Czy Słupsk powinien się dalej powiększać? Oczywiście, że tak. Bo no niestety powierzchniowo jest mały, a mieszkańców przybywa. No mam nadzieję, że będzie ciągle przybywać i będzie się rozwijać. Także jestem za. A w którą stronę powinien się powiększać? W którą stronę? No, dużo Słupszan mieszka w Siemianicach, na przykład Siemianice. No, o Kobylnicy nie chcę mówić, chociaż też uważam, że Kobylnica powinna być włączona do Słupska. Weźmie pan udział w konsultacjach? Tak, wezmę. Czy miasto powinno się powiększyć po raz kolejny? No ciekawe, ale gdzie, w którą stronę? W stronę gminy Radzikowo. Oj, to jest dużo przeciw, dużo za. Nie wiem. A jakie są według pana zalety takiego stanu i wady też? No nie znam się za bardzo tak na tym, to nie wypowiem się, bo nie wiem dokładnie. Weźmie pan udział w konsultacjach? No raczej tak. Czy Słupsk powinien się poszerzyć po raz kolejny? Oj, bardzo ciężkie pytanie. Nie wiem, proszę pana, nie zastanawiałem się tym, ale jakby się poszerzył, pewnie byłoby dla Słupska lepiej. Właśnie teraz trwają konsultacje społeczne w tej sprawie. Weźmie pan w nich udział? No zachęcił mnie pan, więc na pewno wezmę w nich udział. A jeśli miasto ma się powiększać, to w którą stronę? Wydaje mi się, że na zachód jest dużo terenów, tam są niezabudowane. W stronę Bierkowa można byłoby spokojnie się rozwijać. Dzień dobry, czy jest pani za poszerzeniem miasta? Konsultacje trwają w tej sprawie. Nie, bo jestem z gminy Radzikowo. No dobrze. I chce pani w gminie Radzikowo zostać? Ale no nie mogę inaczej. No przykro mi bardzo, ale muszę być solidarna z moją byłym pracodawcą, o tak powiem, nie? Także przykro mi nie. Wie pan co, ja bym chciała się nie wypowiadać, bo ja w ogóle nie, no mnie to nie interesuje, powiem szczerze. To nie ma dla pani znaczenia, jak duży albo jak mały jest Słupsk? Nie, byleby był czysty, żeby władze były dobre. No i nam było dobrze, ja wiem, no nie, przepraszam. A udział w konsultacjach pani weźmie? No zobaczę, nie wiem, nie zastanawiałam się. Dzień dobry, czy pani zdaniem Słupsk powinien się powiększać? Nie, nie, jestem mieszkanką gminy i nie. Gminy Radzikowo? Tak. Dzień dobry, czy pana zdaniem Słupsk powinien się powiększyć kolejny raz? Tak, no powinien. Teraz trwają konsultacje, weźmie pan w nich udział? No jak to będzie, to trzeba będzie wziąć się. No. A w którą stronę powinien się powiększyć? W stronę mi się nie wydaje tutaj na Bierkowo, na cmentarz jak jest, bo tam jest działek jeszcze. Czy Słupsk powinien się dalej powiększać? Trwają konsultacje w sprawie kolejnego projektu poszerzenia miasta. Myślę, że tak. Myślę, że tak i byłoby to fajne, a zwłaszcza balety dla naszych takich roczników, bo dla tamtych młodych są. Myśli pani, jak się Słupsk powiększy, to będzie gdzieś się pobawić? Też, ale będzie. Myślę, że ktoś to wymyśli i się będzie dobrze bawić. A w którą stronę Słupsk powinien się w takim razie powiększyć? Ciężko mi też trochę powiedzieć. Tak mnie zaskoczyliście trochę. Znaczy, jakie miejscowości powinny się znaleźć w granicach Słupska?
Ach, jakie miejscowości? O to pytacie, więc chcecie nam zabrać gminę. Ja jestem z gminy Słupsk. Gmina Redzikowo. Gmina Redzikowo, przepraszam, właśnie od 1 stycznia gmina Redzikowo. To chyba nie jestem za tym, żeby go powiększać. Dzień dobry. Czy pani zdaniem miasto Słupsk powinno się kolejny raz poszerzyć? Są takie plany i konsultacje społeczne? No ja myślę, że tak. Że powinno się poszerzyć troszeczkę, dlatego że no już tak zabudowania są w tym kierunku i w kierunku tam na Siemianice i tu na Głobinę, Kobylnica. Także w sumie te ościenne, że tak powiem, miejscowości no tutaj też korzystają z różnych siedzib w Słupsku, więc dobrze by było, żebyśmy mieli większe terytorium. Weźmie pani w takim razie udział w konsultacjach? Wezmę. Zapytam, czy pani jest za poszerzeniem miasta? Tak. A dlaczego? No bo musimy się rozwijać. A bez powiększenia się nie da? Nie. Chciałem panią zapytać o poszerzenie miasta. Są teraz konsultacje społeczne w tej sprawie. Słupsk powinien się powiększyć raz jeszcze? Myślę, że tak. To byłaby chyba korzyść dla nas wszystkich i dla osób, które mieszkają, powiedzmy, poza granicami w tej chwili Słupska i dla mieszkańców. To które miejscowości powinny stać się Słupskiem? Oj, nie odpowiem na to pytanie. Jestem spoza i nie znam dobrze okolic Słupska. A gdzie pani mieszka? Mieszkam aktualnie w Słupsku, ale pochodzę z południa Polski, w związku z tym te okolice są mi jeszcze niezbyt bliskie. Ale pani zdaniem Słupsk powinien być większy? Myślę, że tak. Wiele miast zmieniło granice i lepiej się rozwijają. Są większe możliwości wtedy, większe dotacje być może dla takich miast na rozwój. Także jestem za. Miasto powinno urosnąć? Może rosnąć, niech rośnie w siłę i bogactwo. Pan jest ze Słupska? Tak, to od urodzenia. Które miejscowości powinny się znaleźć w granicach Słupska? No jakieś tu najbliższe, sąsiadujące, Kobylnica, Siemianice, no i tam inne. Nie? I czym by to pomogło pana zdaniem? Rozmach. Chwalić się można miastem poza jego granicami. Dziękuję. Dobry, czy pani zdaniem Słupsk powinien się powiększyć? Trwają konsultacje w tej sprawie. To zależy, jeśli chodzi o mieszkańców, to myślę, że tak. I a pani skąd też jest? Ze Słupska. Myślę, że tak, oczywiście, że tak. Dlaczego nie? Musimy się powiększać gdzieś. To które miejscowości powinny się znaleźć w granicach miasta? A pan o to pyta? No trudno mi powiedzieć. A o które chodziło miejscowości? Bo wiem, że teraz chyba Słodzino, Bierkowo no, między innymi. Myślę, że tak. Jak pracują w Słupsku, to uważam, że powinien Słupsk być dołączony. Dlatego jak tu przyjeżdżają, pracują, robią zakupy, uważam, że powinno być to do Słupska. Żeby byłoby sprawiedliwie wtedy. Weźmie pani udział w konsultacjach? Myśli pan? Nie, jest chyba taka nie. Możliwość. Nie, chyba nie.